To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Jak to jest z teleportacją w czasie? Czy wymyślimy wehikuł czasu? Znaczy, zależy w którą stronę. Prawda? Zależy od tego, da się przyspieszyć w tej podróży. Tak. Tak. Wiem, czy w przyszłości moglibyśmy korzystać z antymaterii na podstawie anihilacji? Czy... Jest zasada zachowania energii, więc jeżeli mielibyśmy wytworzyć tą antymaterię, to musielibyśmy włożyć co najmniej tyle samo energii. Jaka siła łączy lub prawdopodobnie łączy Państwa zdaniem splątane fotony? Żadna siła nie łączy splątanych fotonów. Tak, to można było. To nie jest oddziaływanie, pamiętam. To nie jest oddziaływanie. Tak. Czyli czemu nasz świat składa się z materii, a nie antymateria i czy w ogóle. No i dokładnie tego nie wiemy. Dokładnie. Czarne dziury. Jak wygląda w środku czarna dziura? Czy jest czarna? Raczej nie. Raczej nie, czarna dziura jest czarna z zewnątrz. Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy. kanapafizykow@ifj.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat. Wówczas nasi naukowcy dostosują swe odpowiedzi do Twego wieku. Czekamy.